sercach tych nauczniów, ale również w sercach uczniów, którzy zamiarem pokoju idą do szkoły, w sercach ludzi pracy, którzy podejmują codziennie rano swoje zajęcia, swoje obowiązki, nie tylko po to, żeby zarobić, ale po to, aby budować się dobrem. W sercu lekarza, czy w sercu robotnika, w sercu tramwajarza. Pokój jest możliwy, jeśli zaczyna się w naszym ludzkim sercu. Pokój jest możliwy wtedy, kiedy jest budowany na sprawiedliwości, kiedy człowiek, nawet niekontrolowany przez drugiego, oddaje to drugiemu, co się jemu należy. Kiedy ze sprawiedliwością dzieli się tymi umiejętnościami i zdolnościami, które posiada, nie wykorzystuje mechanizmów czy ekonomicznych, czy społecznych, które poznał i nad którymi panuje, ponieważ posiada władzę czy odpowiednie stanowisko. Pokój ludziom, których Bóg miłuje. To przypomnienie Jana Pawła II jest dzisiaj tak bardzo aktualne. Dlatego wracając do stajenki, wracając do Bożego Żłóbka, patrzmy na Boże Dziecię, patrzmy na Maryję i przypominajmy słowa Jana Pawła II. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Z wiarą i z ufnością, że pokój jest możliwy wtedy, kiedy zaczyna się w naszych sercach, kiedy zaczyna się w naszych domach. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Wiarą w to, że masz.
prezydenta Baszara el-Asada. Ten rok był poświęcony rodzinie. Priorytetem na 2017 rok będzie